Siema wszystkim, z tej strony Souli, a dzisiaj mam dla was kolejną mapkę, na której możecie wbić 200 level. Więc jedyne co musicie zrobić, to ładujemy się na mapkę, do której kod macie teraz na samej górze na ekranie. Jeżeli wasz już załaduje, podchodzimy sobie do tego filaru, klikamy E i wpisujemy Souli. Jeżeli to zrobicie, bardzo wam dziękuję. No i teraz możemy sobie przejść po prostu do tych gliczy, więc wychodzimy sobie do Exit. Musimy sobie teraz wyłączyć niebo, więc po prostu strzelamy sobie w nie. I musimy się dostać do tamtego budynku, który jest dokładnie tam, więc po prostu teraz macie tam lapsa i pokażę wam, gdzie jest ten guzik. Jeżeli tutaj jesteście, musicie znaleźć ten, no, dokładnie w tym miejscu, jakby, nie wiem co to jest nawet, ale musicie znaleźć po prostu to. I tutaj w tym miejscu będzie guzik, więc klikamy sobie na niego. Jeżeli już kliknęliśmy, zaczniecie tutaj dostawać expa. I pamiętajcie, że zanim zaczniecie wykonywać cokolwiek, jakiekolwiek glitche z tej mapki dzisiaj, to musicie poczekać 10 minut na mapce, ponieważ jeżeli tego nie zrobicie, dostaniecie dużo, dużo, dużo mniej. Więc pamiętajcie, żeby poczekać 10 minut, zanim zaczniecie robić te glitche. Więc po prostu, jeżeli to zrobiliśmy, teraz możemy sobie przejść do kolejnego automatu. Po prostu w tym miejscu będzie jakby grappler i no te rzeczy i budujemy się 3 razy do przodu tutaj. I w tym miejscu powinien być przycisk, jeżeli go nie ma, to jest tutaj. Jeżeli go klikniemy, możemy sobie dalej zejść niżej i wracamy tam, gdzie byliśmy. W tym miejscu powinien być też kolejny przycisk, więc sobie go klikamy. I za niego także powinniście zacząć dostawać expa. Tylko ten exp będzie to na AFK, więc on cały czas powinien lecieć. Jeżeli już to zrobiliśmy, teraz musimy sobie dostać się do domku, który jest dokładnie w tamtym miejscu, więc musimy także tam pójść. Jeżeli już tutaj jesteście, musimy się zbudować na sam koniec tych domków i dokładnie pójść w to miejsce. Tutaj będą takie 2 okna. Musimy tutaj przyjść i klikamy sobie E i tutaj będziemy mieli także kolejny przycisk. Jeżeli już tutaj jesteśmy, teraz możemy sobie przejść do kolejnego, więc idziemy sobie tutaj, wskakujemy na ten automat i w tym miejscu będzie przycisk, klikamy sobie na niego E i teraz jeżeli mamy jakby tutaj przed nami kontener, musimy się odwrócić i po lewej stronie będzie wrogu miś, więc musimy sobie do niego pójść i go kliknąć. I wracamy się jeszcze raz w to samo miejsce, w którym teraz byliśmy, więc skakujemy z powrotem na automat, klikamy. I w tym miejscu po prawej stronie na samej górze będzie kolejne miejsce, więc idziemy sobie tutaj i musimy tutaj zatańczyć. Jeżeli zatańczymy, dostaniemy kolejny exp. Więc dzisiejszego filmu byłoby to na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał i widzimy się już w kolejnym. Siemano!